Cześć! Dzisiaj będzie bardzo serdecznie, bo w roli głównej wystąpią romantyczne serca. Girlanda z sercami to urocza dekoracja, którą możecie samodzielnie wykonać w domu. Nie potrzebujemy do tego maszyny do szycia ani żadnych innych skomplikowanych narzędzi. Wystarczy przygotować kolorowe tkaniny, nożyczki, sznurek, wstążki oraz igłę i nitkę. Z kartki papieru wycinamy serce, które będzie szablonem. Najprościej złożyć kartkę na pół, a następnie wyciąć właśnie w ten sposób. Linia prosta i potem ostry łuk. Rozkładamy i mamy serce. Wycięty szablon układamy na tkaninie, odrysowujemy kształt i wycinamy. Na każde serce potrzebujemy dwa wycięte elementy. Dobrze jest przygotować kilka różnych rozmiarów serduszek, bo dzięki temu girlanda będzie wyglądać ciekawie. Odcinamy 30 cm bawełnianego sznurka i zawiązujemy na supełek. Nawlekamy nitkę na igłę i tu muszę wtrącić małą uwagę. Oczywiście serduszka można zszyć zwykłą nitką i igłą, ale dużo lepiej wygląda mulina lub kordonek. To takie grube nitki, które są wykorzystywane do haftowania lub szydełkowania i znajdziecie je w każdej pasmanterii. Nawlekamy mulinę na igłę i wbijamy w supełek sznurkę. Następnie sznurek układamy we wcięciu na górze i tu właśnie zaczynamy zszywanie. Dlaczego w tym miejscu? Na koniec, w tym właśnie miejscu, doszyjemy wstążeczkę, która poza walorami estetycznymi ukryje miejsce zszycia. Zaczynamy fastrygowanie. Igłę wbijamy w dół i wyciągamy 5 mm dalej. Powtarzamy tę operację przez całą długość serduszka. Z założenia fastryga jest ściegiem tymczasowym, ale u nas pełni funkcję dekoracyjną. Warto więc skupić się na tym, aby odległości były dość równe. Na górze zostawiamy małą dziurkę, przez którą włożymy wypełnienie. To może być watolina, zwykła wata kosmetyczna lub ścinki tkanin. Zszywamy serce do końca. Kilka razy przeszywamy w jednym miejscu, aby nitka dobrze się trzymała. Igłą przesuwamy watę we wszystkie kąciki serduszka i sprawdzamy, czy dobrze wygląda. Na koniec zawiązujemy kokardę ze sznurka lub satynowej wstążki. Można też wykorzystać rafię, która jest bardzo fajnym, plastycznym materiałem. Kokardę doszywamy na górze, ukrywając przy okazji miejsce zszycia. Serduszko gotowe. Takie pojedyncze serduszka łączymy w girlandę. Można je po prostu powiesić na sznurku czy wstążce lub tak jak ja przygotować pionową lub poziomą girlandę. Przez pętelkę przekładamy serduszko i luźno puszczamy. Bierzemy kolejne i ponownie przekładamy przez pętelkę. W ten sposób powstaje romantyczna kompozycja. Mam nadzieję, że polubicie ten pomysł i przygotujecie girlandy z sercami. Bawcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnych filmach.